Mieszkańcy Turku brali udział w wydarzeniach zorganizowanych z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. Było wesoło i bardzo aktywnie. W piątek 31 marca sala Miejskiego Domu Kultury w Turku zamieniła się w fabrykę pachnących mydełek. W ramach rozgrywek wielkopolsko-lubuskich lig piłkarskich 1 kwietnia na Orliku przy Szkole Podstawowej nr 5 w Turku odbyły się zajęcia Akademii Piłkarskiej Rejsa. W różnych kategoriach wiekowych swoje mecze rozegrały drużyny z Turku, Władysławowa, Rychwała, Kutna oraz Koła. Drugi okres. W tym momencie dzieciaków mamy około 70 w trzech grupach. Mieszkańcy Turku mieli okazję zapytać kierownictwo Komendy Powiatowej Policji oraz włodarzy miasta i powiatu o sprawy związane z bezpieczeństwem. Na terenie miasta Turku, na terenie powiatu tureckiego, poznanie problemów mieszkańców, na które możemy zareagować, na które możemy zadziałać, możemy pomóc w rozwiązaniu sytuacji trudnych. Wiosennie i wielkanocnie zrobiło się w Miejskim Domu Kultury w Turku. Wszystko za sprawą warsztatów z jajem, w których udział wzięli uczniowie turkowskich szkół. Z której klasy jesteście? Druga A. Z drugiej A. No. Co można tutaj zrobić dzisiaj? No, można pisanki woskowe robić, można dekupaż robić, można quilling, jajko klejane szmatkami, jajka malowane farbami, farbami akrylowymi, malowane duże jaja. O tym, jakie problemy mają mieszkańcy osiedla Uniejowskiego, można było dowiedzieć się podczas spotkania samorządu osiedlowego z władzami miasta i przedstawicielami policji. Obok ścięcie z boku Świerkowej jest krzew, który on zasłania. Zasłania i jadącym wszystkim i ci, którzy przechodzą. Z okazji rozpoczęcia sezonu motocyklowego specjalnie dla wszystkich miłośników jednośladów kilka słów skierował komendant powiatowy policji w Turku Michał Grzelak. Co wyjazdów, ja też życzę sobie, żeby ta jazda motocyklistów była bardzo, bardzo bezpieczna. Chciałbym też jedno konkretnie zaznaczyć. Nikt z policjantów podległej mi jednostki nie jest przeciwko motocyklistom. Ogromną dawkę dobrego humoru zapewniła turkowskiej publiczności grupa improwizacyjna Przyjezdni, która w Miejskim Domu Kultury wystąpiła wspólnie z Katarzyną Pakosińską. Matko święta. Dobra. Poza tym jeszcze gramy z Gwiazdą, z Kasią Pakosińską, więc to jest dodatkowa rzecz, która będzie się dzisiaj działa. Poza tym gramy gry, krótkie formy. I to jest taki format bardzo szybki, bardzo, nie wiem co jeszcze jest szybki. Widowiskowy. Widowiskowy może być.